Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj 20 grudnia. Zaczynamy vlogmas. I tak jak mówiłam, wysyłam dzisiaj paczuszkę. Wszystko pakuję ładnie. Tutaj dałam wypełnienie. I będziemy szli na pocztę wysyłać paczkę. Tutaj mam jeszcze jakieś papiery. Takie resztki właśnie papierów świątecznych. Więc też jeszcze dorzucę, żeby się nic nie potukło. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wysłałam. Z paczkomatu paczuszki odebrałam i teraz właśnie jedziemy na miasto szukać jeszcze jakiejś reszty prezentów i mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda wszystko kupić. Dzisiaj będzie pakowanie prezentów, więc sobie spakujemy prezenciki w końcu, więc chcę już tak wszystko zamknąć na ostatni guzik, no bo już najwyższy czas, bo dzisiaj już mamy 20 grudnia, także no kiedy jak nie już dzisiaj, tak? A później już będzie wiadomo przygotowania do świąt, do Wigilii, gotowanie, pieczenie, więc już całkiem na pewno mi to wyleci z głowy, także dzisiaj chciałabym spakować prezenty, więc mam nadzieję, że ten vlogmas się nazywa Pakuję prezenty na święta. Jak tak jest, to udało mi się wszystko kupić. Ale ciemno tu jest, o Jezu. Wróciłam, zjadłam obiad, nie ma to jak zjeść obiad tak późno. No ale zjadłam obiad, chwilę sobie odpocznę i będziemy pakować prezenciory. Już się nie mogę doczekać, ale widzę, że tu jest strasznie słabe światło. Ja mam u siebie w mieszkaniu o wiele jaśniejsze. Wydawało mi się, że kiedyś tutaj miałam jaśniejsze światło. Nie wiem, czy tu jest, albo to chyba była lampka zmieniana. Natomiast trochę lipa, bo trochę ciemno jest, no ale co. Trudno, spakujemy prezenty. O, tutaj ozrek, no daj małpę. No daj. Spakujemy prezenty i będę mieć już wszystko z głowy. Tutaj jest w miarę ok, światło. I otwieramy sobie kalendarz adwentowy. Tutaj mamy świąteczne lampeczki, poduszeczki, także zrobiłam sobie już w pokoju tutaj też u mnie taki trochę klimat świąteczny, także biorę kalendarz, otwieramy. Zaczynamy od kawki i dzisiaj już 20. Masakra, powiem wam, że nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał. Tu mamy numer 20. I jest herbatka, jak ona się nazywa? Monticello, z czym ona jest? Herbata zielona, skórka pomarańczy, papaja, korzeń lukrecji, o to nie, anyway, lukrecji, i buławatek i aromat. Drugi IKEA, więc chyba dzisiaj jeszcze wleci na wieczór kawa, żeby mnie troszkę na nogi postawiła. Czekaj, tak, żebyście widzieli. Numer 20. Tutaj na samym dole jest taka czekoladka i jest to smak pralina z ciemnej czekolady z karmelem. No, za ciemną czekoladą nie przepadam, ale może być. Swetla 20 tutaj. Bałwanek, widzicie, w ogóle słuchajcie, szukałam tyle czasu Mikołajów z Kindera i uwierzcie mi, że wszystkie Mikołaje z Kindera wyprzedane były i nie mogłam nigdzie ich znaleźć, więc tyle się zjeździliśmy, żeby znaleźć Mikołaj z Kindera i ogólnie w ogóle mówię, dobra, to już kupię jakieś inne, nie było nawet jakichś żadnych po prostu Mikołaji, po prostu braki u nas w mieście. Zdrapeczka 20, już drapię i wam mówię, co tam jest. Kartka za 5 dyszek. No. I ostatni kule do kąpieli.
20. Czymś sobie podważyć. Byliśmy cały dzień na mieście i praktycznie z takich rzeczy, takich co mieliśmy zaplanowanych do siebie, nie wliczając prezentów, to ja kupiłam sobie tylko spodnie, a Kuba nic. Także powiem wam, że jestem dzisiaj wykończona. Jeszcze chcę te prezenty spakować. Dobra, udało mi się otworzyć. Muszę sobie w tym kąpiel zrobić. To są takie fajne kapsułki, jak do prania, już wam mówiłam kiedyś. Jedynie co to szału nie ma z tym, że nie ma świątecznych w ogóle zapachów. No. Dobra, to ja to troszeczkę ogarnę, bo tu mam trochę zakupów. Poszukuję sobie, zrobię sobie kawę. I pakujemy. Aha, i w tym roku jeszcze tak, za dużo nie liczcie na za dużo prezentów, dlatego że w tym roku stwierdziliśmy sobie, że sobie to jakby tak nie robimy jakby prezentów, tylko jakby między parami, tak, że na przykład ja z Kubą chcemy, to sobie robimy, wiadomo, że Oliwii po prostu kupujemy, no po to dziecko, jeszcze jednej Natalce, po to też dziecko, także z rodzinki tylko jakby dzieciom, więc jeszcze jest prezent do Natalki, do mojego taty tylko dlatego, że on jest Adam i ma imieniny we Wigilię i do dziadka, więc tak za dużo prezentów nie ma, ale to tradycja, pakujemy prezenty na święto. I z takich fajniejszych zakupów, co wyciągam, to kupiłam dwie takie fajne maski świąteczne z Biedronki. Na pewno sobie w jakiś dzień zrobię przed świętami. Więc dwie one fajne, bo one wyglądają jak Mikołaj i jak renifer, także to. I tak, to coś jeszcze, a spodnie sobie kupiłam, takie czarne, takie świecące. Teraz te spadko to chyba mam same prezenty. Dla mnie nic nie ma. Aha, i spotykam się jeszcze z moją koleżanką, która jest w ciąży, jeszcze nie wiadomo co ma w brzuszku. Więc jej kupiłam taką uniwersalną zabawkę z tego Kubusia Puchatka. Taka fajna, o. Grzechotka. Więc myślę, że to i dla dziewczynki, i dla chłopca. Słuchajcie, na początek największy prezent. Jest to prezent, wiadomo, dla Oliwii, także on jest ogromny. Jest tam jakiś jeździk grawitacyjny. Jak ktoś by był ciekawy, to wam mogę w sumie powiedzieć. I będę potrzebować pomocnika, bo sama sobie akurat z tym prezentem nie poradzę. Dobra, i tak moje tempo dowodzenia, jak zwykle, torebki. Różnego rodzaju wstążki i oczywiście papiery do prezentów. Także zaczynamy. Jeszcze tylko taśma, nożyczki. Wy macie muzyczkę i ja pakuję. Ringing in my ear, jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. So tall, while
Santa's busy saying ho, ho, ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake, saying we warm up by the fireplace. Za mną spakowane, jak widać, jakąś mistrzynią w pakowaniu prezentów. Nie jest to największy problem, miałam z tym właśnie dużym dla Oliwii, no ale spakowałam, cieszę się, bo za dużo, tak jak mówiłam, w tym roku nie mam prezentów i niektóre właśnie takie drobiazgi porobiliśmy, żeby no jednak jak się nie robi, to żeby chociaż coś drobnego zanieść. I to na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Zostawcie łapkę, jak ktoś nie subskrybuje, to subskrypcję, komentarz i do zobaczenia w kolejnym vlogmasku.